I witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto, druga część z 19 października. A więc zaczynamy. Cointelegraph informuje o tym, że Rosja, a dokładniej CEO, czyli właściciel banku giant Sberbank, mówi o tym, że blockchain będzie gotowy już pomiędzy 3 a 5 lat, czyli za 3 do 5 lat tutaj właśnie mówi, że technologia blockchain będzie, nie jest gotowa teraz, ale już na 3 do 5 lat ma bardzo duży potencjał i może zmienić drastycznie różne gałęzie, no i przyniesie dużo dobrego dla biznesu i społeczeństwa. W Armenii minister, a bardziej premier, otworzył właśnie dzisiaj jedną z największych, tutaj twierdzą, kopalni krypto na świecie. Więc ceremonia miała miejsce dzisiaj i właśnie spędzili tutaj 50 milionów dolarów na tą kopalnię i w tym momencie mają 3000 bitcoinów i Ethereum mining machines, czyli do kopania będą używać bitcoina i Ethereum, dokładnie te kryptowaluty będą wykopywać i planują 120 tysięcy w przyszłości wykopać tych monet. Także gratulacje dla Armenii. CoinDesk informuje o tym, że Północna Korea jest jednym z takich państw, które najwięcej zhakowała giełd na kwotę 571 milionów dolarów. Ta grupa hakerska nazywa się Lazarus. Także widzimy, że Północna Korea tutaj ma czym tu się pochwalić. Jeżeli ktoś z Was ma Digitex, to właśnie będzie wylistowany na HitBTC. Digitex to jest bardzo dobry projekt tutaj ICO, z tego co wynika. 194% przyrostu tutaj jest napisane. Ostatnimi czasami weszli do pierwszej setki, więc bardzo tutaj szybko działają, można powiedzieć, więc będzie wylistowana na HitBTC już wkrótce. Na parkiecie możemy przeczytać, że nie tylko Polska kupuje złoto, ale Węgrzy też kupują złoto. Narodowy Bank Węgier ogłosił we wtorek, że 10-krotnie zwiększył swoje rezerwy złota. Jak wyjaśnił na konferencji prasowej gubernator Georgi Matolscy, zwiększenie zasobów złota w oficjalnych aktywach rezerwowych z banku z 3,1 ton do 31,5 ton złota. To inwestycja w bezpieczeństwo finansowe Węgier, a także odniesienie się do średniowiecza, gdy ten kraj był jednym z największych producentów krusztu. No i tutaj mamy porównanie, że od lipca złoto kupuje również Narodowy Bank Polski. Łącznie od tego czasu zwiększył swoje rezerwy krusztu z około 103 ton do 115,8 ton. Jego wartość odpowiada 3,9 całkowitej wartości rezerw banku centralnego. No to ładnie tutaj, nie wiedziałem, że nawet Polska ma tyle ton złota, brawo. Czyli widzimy, jak sentyment się tutaj zmienia, też różne kraje już zaczynają inwestować w złoto, a co za tym idzie, prawdopodobnie będziemy się spodziewać jakiegoś wielkiego światowego krachu. CoinDesk informuje o tym, że Tether właśnie jest przesyłany masowo na Kraken Exchange. Dlaczego Kraken Exchange? Bo Kraken Exchange jest jedną z nielicznych giełd, za pomocą której można od razu w każdej chwili sprzedać ten token, zamieniając go na dolara bezpośrednio. I z tego artykułu wiemy, że portfel Krakena jest teraz 47,8 miliona tetera, więc bardzo duża ilość właśnie tam jest teraz. Jeszcze 2 tygodnie temu na tej samej giełdzie było tylko 21,6 miliona tetera, więc zobaczcie, ile przez ten czas tutaj prawie podwójnie się zwiększyła ilość przesyłanych teterów właśnie na Krakena. Sia Coin wypuściła właśnie hardforka, który mają tutaj wszyscy zupdate'ować do nowego właśnie tego numeru forka wersji 1.3.6. I co będzie powodował ten fork? Będzie tak naprawdę blokował wszystkie te ASIC, które używają producenci, które są wyprodukowane przez Bitmaina.
i niektóre inne większe takich graczy, więc będą tylko dopuszczone tutaj potwierdzone przez SIA Network AC, które będą mogły tutaj być dopuszczone do kopania tej właśnie monety, ale reszta, tak jak Bitmain, po upgrade'zie tego forku nie będzie miała możliwości kopania tego właśnie projektu, jakim jest SIA Coin. No i na Reddicie możemy przeczytać, że jeden z użytkowników tutaj dodał, jeżeli jest jakiś kryptokrasz, czyli na giełdzie bardzo poważny spadek, to właśnie tutaj mają tabletki uśmierzające ból, czyli takie kryptokrasz painkillers. I mówiliśmy tutaj wczoraj o tym, że Elon Musk będzie akceptował krypto właśnie w tym swojej Boring Company. No i okazało się to fake newsem, więc tak naprawdę nie jest to potwierdzone i Elon Musk powiedział, że nawet nie wiedział, że takie coś jest możliwe na tym jego projekcie Boring Company, czyli zdementował te plotki. No i żeby się troszeczkę rozerwać, bo jest piątek, to znalazłem takiego Dogecoina trailer, niektórzy mówią Dogecoin trailer. Zobaczycie, o co tutaj chodzi, a więc włączmy. Let's move on to Bitcoin, shall we? That's a virtual. Oh my gosh, so Bitcoin has now almost overtaken an all-time high this week of $900. Now at its peak, if you had have invested $1,000 in the Także dobrze, wracamy do wiadomości. Jeden z największych banków tutaj w Nordic Region, czyli to jest te w krajach skandynawskich, o nazwie Nordea, był zawsze przeciwny Bitcoinowi i mówił o tym, że nie należy akceptować i sprzedawać i kupować Bitcoina. I tak samo Bitcoin jest używany do prania brudnych pieniędzy. No i co się okazuje tutaj właśnie w tym artykule, że Nordea Bank został skazany za to, że prał brudne pieniądze. No i zobaczcie, jak tutaj aż śmieszy taka sprawa, naprawdę śmieszy, że tak Nordea może wcześniej mówić coś na Bitcoin, a teraz sama jest praktycznie oskarżona o pranie brudnych pieniędzy. Tutaj właśnie widzimy, że bycie kryptotraderem nie jest stresujące wcale. Ten pan tutaj, John, lat 26. Więc widzimy, że w ogóle nie jest stresujące bycie w markecie w tym roku. A jeżeli ktoś ogląda Wrestling Federation w Ameryce, bo wiadomo, że to jest tam jeszcze popularne, w Polsce może kiedyś było, nie wiem, czy dzisiaj nadal, to ktoś tutaj zdolnie zauważył z widzów z Bitcoina, że tu odbywała się walka. Walka była oczywiście w telewizji i tu sobie pan sobie stał z boku, buy more Bitcoin. Czyli Bitcoin nie śpi, nawet w takich programach. No i na tym wykresie widzimy, że jeżeli jest bardzo mała zmienność Bitcoina, w cenie Bitcoina, więc 11 na 12 razy z przeszłości, z historii Bitcoina powodowało to właśnie, że Bitcoin szedł wysoko w górę. I tu mamy właśnie pierwszy, drugi, trzeci. Raz tylko się okazało w 2014, że poszło w dół. No i tu mamy 15, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i pewnie jeszcze tam możliwe, że wcześniej, ale 11 na 12 razy cena rosła, jeżeli mieliśmy taką właśnie niską zmienność ceny Bitcoina. Jeżeli ktoś z was używa DDEX, giełdy
DDEX, może już teraz odpalić aplikację ich na Androidzie i iOS, czyli Apple. I jeden tutaj z pionierów cryptocurrency, czyli krypto, dokładnie to jest Civic Vinny Lingam, który jest właścicielem Civic Token, powiedział, że kolejny bubble Bitcoina może się zatrzymać na 100 tysiącach dolarów. No pewnie wszyscy sobie życzą tego. No tu widzimy, że ostatnia się zakończyła na 20 tysięcy i kolejna tutaj dopiero według Vinny Lingama, CEO of Civic, zakończy się przy 100 tysięcy dolarów. Jestem ciekaw, jak wy myślicie, kiedy się to zakończy, taka następna bańka, albo kiedy się zacznie, to jest ważniejsze chyba pytanie. I jeden z użytkowników Twittera też napisał, że ostatnio wziął mortgage na 75 tysięcy dolarów, czyli wziął pożyczkę pod zastaw na dom i wszystko wrzucił w Bitcoina. Kupował to przy cenie 19 442 dolary za jednego Bitcoina. W tym momencie te 75 tysięcy dolarów zostało mu 48 639 z tej całej sumy. I teraz się zastanawia, co zrobić. Sprzedawać po tej cenie, czy trzymać dalej. Chyba Bitcoin Phoenix nie musi się wypowiadać na ten temat, bo odpowiedź jest znana. Neteller uruchamia właśnie płatności za pomocą Ethereum, Bitcoina, Bitcoin Cash, Litecoina. I to jest podobna platforma do PayPala, czyli będzie można wysyłać te właśnie tokeny. Będzie oczywiście możliwość kupna i sprzedaży. Więc kolejna adopcja podobnej firmy do PayPala o nazwie Neteller. AMB Crypto mówi o tym, że BATK wypuścił, dokładnie Brave Browser wypuścił, czyli ta przeglądarka Brave'a, nowego update'a. I uaktualnili to, że jest o wiele szybsza jeszcze. Wiadomo, jak szybki do tej pory był Brave, a teraz jeszcze mamy go 22% szybszego. I widziałem gdzieś w YouTubie, nie pamiętam teraz gdzie, ale jeżeli ktoś sobie zaupdate'ował do tej ostatniej paczki Brave'a, to okazuje się, że dostał tam 25 lub 20 batów na prywatnym koncie, więc możecie sami to sprawdzić, czy jak tutaj instalujecie tego nowego Brave'a i dostajecie tam od razu Basic Attention Token, te baty około 25 prawdopodobnie, czyli to jest o wartości 5 dolarów. Nie jest to potwierdzona informacja, ale warto sprawdzić, czy tak jest. Możecie dać znać w komentarzach. Tether, tutaj okazuje się też, że wyciągnął 25% tych wszystkich tokenów z cyrkulacji. I dzięki temu też oczywiście cena Tethera wzrosła. Sprawdźmy sobie na CoinPaprice, jak to się teraz przedstawia ta cena. Już szybciutko sobie sprawdzimy, bo nie sprawdziłem rano, miałem sprawdzić cenę razem z wami. Tether, patrzmy, już jest 99,7, czyli dzięki właśnie takiej zagrywce jak wypłacenie tokena, cyrkulacja się zmniejsza i dlatego bliżej do dolara Tetherowi, no już praktycznie zniwelował tą całą różnicę z początku tygodnia. No i widzimy tutaj, że ktoś dostał pierwszą Bitcoin kartę w Austrii, nazywa się Coinfinity, nawet bardzo fajną grafikę tu widzę, ma nawet mały QR code tutaj z boku, więc no, może to jest kolejna adopcja, fajna grafika, więc pierwsza Bitcoin kryptokarta w Austrii. No i to by było na tyle już dzisiaj. Będziemy się widzieć ponownie w sobotę. Pewnie niektórzy z was będą to oglądać rano w sobotę, więc my wracamy z Dzień Dobry Krypto już za parę chwil. Także pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.